Kiedy żołnierz będzie mówił słowa, stańcie się do apelu, wszyscy razem krzyczymy głośno chwała bohaterom. To może zrobimy próbę. Stańcie do apelu. Myślę, że damy radę. Zaczynamy formalnie uroczystości od najważniejszej części, od apelu poległych. Prosimy wszystkich Państwa o zdjęcie bez nakrycia głowy. Kombatanci, mieszkańcy Lublina, rodacy, stajemy w Dzień Narodowego Dnia Pamięci o żołnierzach wyklętych do wzniosłego apelu, aby oddać hołd wszystkim Polakom, żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą. Chylimy sztandary i oddajemy cześć tym, dzięki którym po latach brutalnej wojny z niemieckiej niewoli nie zawahali się stanąć do walki z nowym sowieckim okupantem i ustanowioną przez niego zdradziecką władzą. Wszystkich Was wzywam nieugięci, którzy w trudnych czasach niemieckiej i sowieckiej niewoli nigdy nie przestaliście wierzyć w niepodległą Polskę. Pamięć o Waszej bohaterskiej walce nigdy nie zagaśnie. Stańcie do apelu! Wzywam Was, żołnierze wyklęci, którzy zbroją w ręku walczyliście o ideały, w których zostaliście wychowani w okresie, gdy Polska cieszyła się wolnością, poszanowaniem wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Stańcie do apelu! Do Was wołam, żołnierze Wojska Polskiego, walczący w szeregach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, a następnie organizacji NIE, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i wszystkich pozostałych zbrojnych i cywilnych formacji antykomunistycznego podziemia. Stańcie do apelu! Do bohaterów! Do Was wołam, dowódcy oddziałów partyzanckich, którzy w okresie ciemnej nocy stalinowskiego terroru poderwaliście naród do walki. Wzywam Was, waleczni żołnierze powstania antykomunistycznego,
wszystkich was, oficerowie, podoficerowie i szeregowi, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze. Stańcie do apelu! Wzywam ciebie, Hieronimie Dekutowski, pseudonim Zapora. Wzywam was, najznakomitsi żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Ziemi Lubelskiej. Wzywam Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok, Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik, Edwarda Taraszkiewicza, pseudonim Żelazny, Leona Taraszkiewicza, pseudonim Jastrząb. I ciebie wzywam, ostatni partyzancie niepodległej Polski, Józefie Franczaku, pseudonim Lalek. Stańcie do apelu. Wspominam was, żołnierze Narodowego Podziemia Zbrojnego. Wzywam ciebie, Józefie Zadzierski, pseudonim Wołyniak. Wzywam was, niestrudzeni żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych tej lubelskiej ziemi. Wzywam Mieczysława Pazderskiego, pseudonim Szary, Zygmunta Wolanina, pseudonim Zenon, Stefana Brzuszka, pseudonim Boruta, Eugeniusza Walewskiego, pseudonim Zemska, Stanisława Młynarskiego, pseudonim Orzeł, Ada Makuściewicza, pseudonim Wiktor i jego brata Wiktora, pseudonim Brzoza. Stańcie do apelu! Wzywam was, bohaterscy kapelani oddziałów zbrojnych podziemia antykomunistycznego. Wzywam was, księża zamordowani za krzyż, wiarę i wolność przez stalinowskich opraców z NKWD, UB i SB. Wzywam ciebie, księży Stanisława Jedzieliński, skrytobójczo zamordowanego przez UB. Stańcie do apelu! Wzywam was, poległych w walkach ze zdradziecką i kryminałogenną gwardią i armią ludową. Wspominam was, walczących z bronią w ręku z przeważającymi siłami NKWD, Armii Czerwonej oraz polskich renegatów z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i o Milicji Obywatelskiej i pozostałych formacji komunistycznego aparatu represji. Stańcie do apelu! Wspominamy was, zamordowanych w kazamatach NKWD, UB, komunistycznych więzieniach. Wzywam was, ofiary Zamku Lubelskiego, Skrobowa, Przesimowa, innych więzień bezpieki. Apeluję do was, skazanych w pokazowych procesach, wywiezionych na nieludzką ziemię, do Związku Sowieckiego. Was, których miejsca spoczynku do dnia dzisiejszego nie są znane. Stańcie do apelu! Wzywam was, bohaterscy harcerze, którzy jako nastolatkowie nie poddaliście się przybyłemu ze wschodu zniewoleniu. Wzywam harcerzy organizacji Krajowy Ośrodek i was skazanych na śmierć Tadeuszu Klukowski, pseudonim Krzysztof, Bogusławie Pietrzkiewiczu, pseudonim Zbyszek. Stańcie do apelu, młodzi konspiratorzy z setek antykomunistycznych organizacji młodzieżowych, którzy nie poddali się przybyłej na sowieckich bagnetach władzy. Wzywam was, zamordowani, represjonowani w okresie PRL-u opozycjoniści. Stańcie do apelu! Dziękuję bardzo za wygłoszony apel poległych. Prosimy do mikrofonu pana Franczaka, syna Lalka. Jeżeli jest z nami, to bardzo prosimy o zabranie głosu. Oraz panią Zenobię Kitównę. Jeżeli również jest wśród nas, to bardzo prosimy do mikrofonu o zabranie głosu. Słuchajcie, nie dogramy. Wyłączyć. To już nie ma tak do taktycznej rzeszy zebranych ludzi
Naprawdę, ja nie jestem jakimś mówcą. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Zginęli, byli zaplutymi karłami reakcji. Faszystami, jak ich nazywają. Dzisiaj nas tu wszystkich, was młodych ludzi, też pewne środowiska nazywają faszystami. Bo polskość, patriotyzm, to jest faszyzmem? Zadaję wam to pytanie. Każdy powinien sobie na to odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To do słowa. No to słowa ostatniego partyzanta ziemi lubelskiej i ostatniego partyzanta Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie głos zabierze szanowna pani Zenobia Kitówna, osoba represjonowana w czasach PRL. Bardzo proszę. Tak. Dobrze będzie słuchać. Chciałoby się rzec, nadpis głów panowie. Armia podziemna powraca. Powraca po raz trzeci. I tak będzie każdego roku. Tak ma być. Dopóki Polak będzie Polakiem. Tak ma być. Przepraszam, ale będę mówiła do młodych ludzi. Do młodego pokolenia, które jest pokoleniem przełomu tysiącleci. To pokolenie, które urodziło się pod koniec tamtego wieku i tamtego tysiąclecia, przechodzi w czasy, które wcale nie są łatwe. I to wy, młodzi ludzie, zdecydujecie o przyszłości narodu. W tej chwili stajecie się stróżami pamięci narodowej. To do was przekazuję słowa Ojca Świętego, Jana Pawła II, błogosławionego, że musicie od siebie wymagać nawet wtedy, kiedy nikt od was nie będzie wymagał. Moje pokolenie wymagało. Młodsze trochę niż żołnierzy wyklętych. I wy musicie od siebie wymagać. Musicie się uczyć. Musicie się bardzo dobrze uczyć, żebyście umieli mądrze żyć. Musicie kształtować cnoty obywatelskie. Takie jak rzetelność, męstwo, prawdomówność, pracowitość. Przed wami wielka przyszłość. Przed wami obowiązek, który wytyczyli wam żołnierze polegli na polu chwały i umęczeni w kazamatach. O tym marzyli, o to walczyli i wierzyli umierając, że przyjdzie pokolenie nie tylko mścicieli, ale przyjdzie pokolenie ludzi twórczych i ludzi miłujących ojczyznę. Ja będąc małym dzieckiem, widziałam partyzantów majora Szarego. To był Mieczysław Pazderski, lekarz medycyny. Zginął pod Hutą za czasem ustawy 10 czerwca 1945 roku. Dużo można by mówić o tej bitwie. Była to jedna z największych bitew toczonych przez partyzantów na Jeźdźcu Czerwonym i już z rodzimym reżimem, wojskami HBW, z milicją i UB. Widziałam, jak jechali wozami, jak śpiewali, ciągle śpiewali. Nawet zapamiętałam słowa jednej piosenki, a jest taka. My miłością ojczyzny z bratami poświęcamy swe życie za kraj. Nie lękamy się ognia i stali. Pomoc w walce może nam dać. My miłością ojczyzny, bratami, poświęcamy swe życie i trud, by rozpędzić te fabułelu drani, od komuny uwolnić nasz lud. By rozpędzić te fabułelu drani, od komuny uwolnić nasz lud. Honor, pamięć żołnierzom niezłomnym. Wielkie brawa! Proszę państwa, proszę o zrobienie miejsca dla warty honorowej, która przejdzie pod pomnik zaporczyków.
proszę Państwa, następnie głos zabierze pan Adam Broński, syn ostatniego dowódcy oddziału Wolność i Niezawisłość na Lubelszczyźnie, Zdzisława Brońskiego, Uskoka. Bardzo proszę. Jestem wzruszony za zaproszenie do tego dzisiejszego spotkania. Po raz drugi już uczestniczy w naszym marszu poświęconym żołnierzom niezłomnym, takim jak był Zapora Major, takim jak był mój ojciec, takim jak był Bernasiak, takim jak Żelazny i Jastrząb. Mówię o tych najbliższych, bo to byli żołnierze niezłomni, którzy współdziałali z moim ojcem. Szanowni, mówię w tej chwili w imieniu ostatnich zaporczyków. Zaporczycy, dwóch zaporczyków prosiło mnie, żeby przekazać wam, jak to się mówi, słowa najwyższego podziękowania i trwania w swoim zamyśle, aby co roku organizować takie marsze, żeby ten rok żołnierzy wyklętych dał jakieś owoce. Byliby to chętnie, ale niestety wiek nie pozwala im. Stanisław Rusek, pseudonim Tęcza, zamieszkały w Lubinie, i Konrad Strechalczyk, pseudonim Słowik, zamieszkały w Stargardzie Szczecińskim. To są ludzie, którzy byli nieraz w akcjach, którzy wiedzą, co to jest życie partyzanta, co to jest walka o Polskę, o ojczyznę, co to jest znosić trudy dnia codziennego, co to znaczy być poza rodziną, co to znaczy myśleć o ojczyźnie w sposób taki, jak ci, którzy ginęli, którzy zostali zamordowani w kazamatach i tutaj obok zamku stoimy. W tej chwili na tym zamku przeszli ci, którzy nie poddali się, tak jak major Zapora trwał do końca, tak jak mój ojciec trwał do końca. Zapora wyjeżdżając ostatnią podróż, chcąc się przedostać do Czechosłowacji na stronę amerykańską, napisał z cichą: nie daj się wybiwać, nie ufaj, bądź w swojej myśli, wiesz, że musi zwycięstwo przyjść. W ostatnim słowie Zapora powiedział: my się nigdy nie poddali. Komuniści myśleli, że chowając ciała, schowają i pamięć, ale to się mocno pomylili. W marszu Zaporczyków śpiewa się za Katyń, za Sykiel, za Zamek, za Krew, odpłaci Zapory Piechoty. Zaporą piechoty jesteście teraz wy młodzi i życzę wam, trwajcie w tym swoim postanowieniu, bo ojczyzna tego od was wymaga. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu rzecznika prasowego Obozu Narodowo-Radykalnego oraz członka Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego Mariana Kowalskiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Dlatego, żeby oddać hołd bohaterom, którzy oddali życie za to, żebyśmy my mogli lepiej żyć. Oddali za to życie. Ale czy każdy z nas może powiedzieć, że w tej Polsce żyje lepiej? Że ta Polska to jest Polska wymarzona? Ta, za którą warto było walczyć? To jest pytanie retoryczne. Wiemy dobrze, że na naszych oczach spełniają się sny i marzenia największych wrogów Polski, tych, którzy wywołali II wojnę światową. Otóż najlepsi Polacy stracili życie w Katyniu i Oświęcimiu, na Majdanku, na tym zamku. A młode pokolenie jest ofiarą starych układów polityczno-partyjnych. Próbowano odebrać ducha Polakom,
żeby stali się niewolnikami, żeby żyli na kolana. I dzisiaj widać, że młodzi Polacy skazani są na los parobków Europy. Kończą studia i muszą wyjeżdżać z własnej ojczyzny. Z kraju, za który najlepsi przelewali krew. Nasuwa się pytanie, czy wobec tego walka zakończona została? Czy tak naprawdę dla nas dzisiaj na tym placu II wojna światowa się zakończyła? Dlaczego nas nienawidzą ci z Warszawy, z tych szklanych, pięknych wież, ci eleganccy panowie prezenterzy telewizyjni? Dlaczego nienawidzą nas ci najbogatsi, ci, którym się najlepiej powodzi? Nienawidzą się, bo naszym sprzeciwem przekreślamy fundamenty ich dobrobytu i władzy. Bo nie zgadzamy się na to, żeby tak zwana wolna Polska, demokratyczna, za swoją elitę i arystokrację obrała dawnych zbrodniarzy łupowskich, dawnych sekretarzy partii i oficerów bezpieki. A tak właśnie jest. Bo przeciętny łupek ryturę kilka albo kilkanaście razy wyższą niż wasi dziadkowie czy rodzice. Niż wasi dziadkowie i rodzice, którzy byli w Solidarności, albo może zwyczajnie pracowali teraz przez 25 lat, a przedtem w tak zwanej Polsce Ludowej. Moi drodzy, my nie godzimy się z dziedzictwem okrągłego stołu. Nie godzimy się z tym fundamentem Republiki Magdalenkowo-Okrągłostołowej. Nie godzimy się z paktowaniem ze zdrajcami ojczyzny. No ale skoro tak, to nie godzimy się też z tym, że po tak zwanym wyzwoleniu, po 1944-1945 roku, Polska była pod okupacją sowiecką, zarządzana przez ich kolaborantów komunistycznych, przez ewidentnych zdrajców. Nie godzimy się z tym. No ale skoro nie godzimy się z tym, to nie zgadzamy się z tym, że sprzedali nas tak zwani przyjaciele w Jałcie. Mówiąc krótko, my, nie godząc się na los parobków Europy, podważamy wyniki II wojny światowej. Musimy spełnić testament najwierniejszych, najbardziej bohaterskich. Tych, którzy naprawdę oddali życie za to, żebyśmy nie byli parobkami Europy. I ta krucjata, którą rozpoczęliśmy przed kilku laty Marszem Niepodległości, przynosi już swoje owoce. Wyrzucamy czerwoną zarazę z wyższych uczelni. Nie mają prawa demoralizować młodych ludzi, którzy mają stanowić elitę narodu. Ten naturalny bunt młodego pokolenia przeciwko czerwonemu robactwu, przeciwko pasożytom, jest odruchem samoobrony. Jest zdrowym odruchem. I dlatego tak się na nas gniewają media i tak zwane autorytety moralne. Bo nie życzymy sobie na uczelniach, które powinny być świątyniami prawdy i rozumu, kolaborantów, zdrajców, ludzi, którzy szerzą zgorszenie i chcą zlikwidować państwo polskie. Polskie uczelnie mają wychowywać elitę narodu. Elitę, która poprowadzi nas ku świetlanej przyszłości, a nie być ostoją oportunizmu, lewackiego zakłamania i zabobonu i dulszczyzny politycznej poprawności. Tam ma być prawda i mądrość i światło, a nie kłamstwo i propaganda. Raczą nas w telewizji teraz takimi to obrazkami. Czy marszałkiem Sejmu będzie ewidentna feministka, czy panna Grodzka? Kto lepszy? Kogo to obchodzi? Kogo obchodzą ci dranie, bezczelni, spoczeni zdrajcy? Raczą nas takim obrazkiem, że prezydent Kwaśniewski zawiązuje koalicję ze swoim kolegą Sirsem i Palikotem. Co nas to obchodzi? Co jeden młodszy morda zrobi z bimbrownikiem i firerem pedalskim? Ich czas minął. Nie pomogą te wszystkie telewizje i kolorowe tygodniki. Ci ludzie są skończeni. Zobaczcie na ich przerażone pyski w telewizji. Próbują was mamić jeszcze. Europa Plus. Nie Europa Plus. Europa i krzyżyk dla was na drogę. Zdrajcy. Tam wasze koryto, tam wasi łotolasty. Rząd Sprawy Narodowej.
pierdołek i niewypełnianie własnych obietnic wyborczych. Rząd zdrady i temu rządowi należy się tylko sznur. Za zdradę należy się sznur. Na pierwszym marszu niepodległości w Warszawie było tylu narodowców, co nas tu dzisiaj w Lublinie. Dzisiaj Polska się ruszyła. Dwa dni temu byliśmy w Biłgoraju. Na nasze spotkania przychodzą młodzi ludzie. Rozczarowani, ale gorącego serca. Chcący żyć i umierać we własnym kraju. Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że już wkrótce po naszych uczelniach przestanie się panoszyć zboczone czerwone robactwo. Doprowadzić do sytuacji, że politycy zdrady narodowej przestaną móc spokojnie chodzić po ulicach i brudzić nam z ekranów telewizorów. Bo my jesteśmy elitą narodu, bo wy pracujecie na nasze państwo i chcecie, żeby to było nasze państwo. Państwo zwykłych Polaków. Państwo narodu polskiego. Nie chcemy, żeby wydawali kolejne miliardy euro na stadiony, na które nie wpuszczą kibiców, bo to się okazało, że są patrioci. Nie chcemy, żeby wywalali pieniądze na autostrady, na których zwykły Polak nie będzie miał za co jeździć. Nie chcemy, żeby te pieniądze płynęły do kieszeni firm utworzonych przez byłych bezpieczniaków. Polska ma być nasza i jest nasza. I apeluję do was, uwierzcie wreszcie, że stanowimy taką siłę, przed którą oni muszą ulec prędzej czy później. I tylko to, że się już organizujemy, daje szansę nie tylko nam na tym placu, ale zwykłym ludziom, jeszcze zastraszonym, jeszcze żyjącym w beznadziei. Jesteśmy sumieniem, sercem, głową i pięściami tego narodu. Bierzemy na siebie tę odpowiedzialność. Bierzemy to dziedzictwo żołnierzy wyklętych. Panie majorze Zapora, jeśli patrzysz na nas z góry, stajemy przed tobą, gotowi wypełnić twoje rozkazy, twój testament. Nie cofniemy się, bo Polska jest nasza, a wasza walka miała sens. Czołem Wielkiej Polsce! Thank you.
Nikt nie patrzy na naród, bo stołek. Tak, co by z tego mieć? Dorwali się. Pogonimy ich. No, przydałoby się. No, byłby. Majowy przewrót kiedyś. Póki jeszcze żyjemy, my troszkę starsi, no. Tadeusz Szyk Biały, obok Żelaznego, z rodziny ojca.